kolejny raz Boże Narodzenie. Na poziomie umysłu może się wydawać, że już wiesz, z czym to się je. I nie mówię tutaj wcale o potrawach świątecznych. Ale może po raz kolejny przeżywasz Boże Narodzenie po to, żeby docenić rolę ciemności w Twoim życiu. Zobacz, że w Ewangelii świętego Łukasza, która jest czytana na pasterce, Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, jest obraz ciemności, w której są pasterze, którzy śpią razem ze swoimi stadami na polach. Może jest tak, że masz tyle razy w życiu przeżywać Boże Narodzenie, tą tajemnicę, żeby ciemność, żeby pozorne poczucie pustki nabrało innej perspektywy, żebyś ty zaczął inaczej na to patrzeć i nie stosował takiej prostej kalki jest Bóg, nie ma Boga, według swojego przeczucia. Zapraszam, niech życzeniami w tym roku będzie fragment pieśni duchowej świętego Jana od Krzyża. Nawet najściślejsza łączność z Bogiem, najżywsze odczucie Jego obecności, wysokie i wzniosłe Jego poznanie, jakiego może dostąpić dusza w tym życiu, nie jest jeszcze samą istotą Boga i nie może się z nią równać. W tym życiu bowiem Bóg jest rzeczywiście ukryty przed duszą i mimo tych wszystkich nieocenionych darów, dusza winna Go uważać za ukrytego i jako ukrytego szukać, wołając: gdzie się ukryłaś? Bo jak z jednej strony ani wzniosły kontakt z Bogiem, ani Jego odczuwalna obecność nie mogą zapewnić o tej łaskawej obecności, tak z drugiej strony ani oschłość, ani brak tych wszystkich łask nie świadczy o Jego nieobecności w duszy. Stąd prorok Hiob mówi: jeśli przyjdzie do mnie, nie ujrzę go, jeśli odejdzie, nie zrozumiem.